Siemaneczko, dziś Wam tak tylko na szybko powiem, dlaczego aktualnie jest troszkę mniej tych filmików. Mam dlatego, że zobaczcie co robię. Zamiast nagrywać filmiki na YouTube'a, to naprawiam Wasze lampy. I tak ciągle jest coś do roboty, a czasu na grzebanie przy na przykład swojej BMC jest troszkę mniej. No dlatego, że tu mam lepszy zarobek na tym, więc póki mogę, to się temu poświęcam. Tu mamy akurat lampy, które klient chce, żeby je zregenerować. Mamy akurat taką lekką regenerację. Akurat w tej lampie jest wymiana tylnej obudowy, czyli muszę całą tą lampę rozebrać, wyjąć wszystko, włożyć do nowej obudowy, ona sobie gdzieś tam leży. I są nowe klosze, które już tam też sobie są powoli przygotowane w pewien sposób. Ja sobie te brewki lekko takim klejem specjalnym podklejam, bo fabrycznie one potrafią być nieszczelne. I tutaj sobie tak po krawędzi zawsze paluszkiem lekko maznę. Tak dla pewności, troszkę to na pewno pomoże, na pewno nie zaszkodzi. No i tak to jest z tymi tematami, bo ciągle coś do roboty jest. Tu jest druga lampa, tutaj tylko idzie nowy klosz. I to w sumie tyle. Także taką chciał klient regenerację troszkę. Znaczy no w sumie to jest jego wybór, ale według mnie, jak już mam całą lampę rozklejoną, prawie już teraz to już jest tylko jeden krok, żeby to wszystko wyjąć, na przykład zamontować nowe odbłyśniki, nowe ringi. Chociaż ringów nie chciał, więc okej, no ale na przykład sam odbłyśnik za chwilę Wam pokażę, może jak to wyciągnę, jaki on jest materiały, bo już widać, że tam jest. No, może jeszcze nie, ale to za chwilę Wam pokażę. No ale chciał same klosze, tą obudowę, więc to jest jego sprawa. A u mnie tematów narasta, bo już mam w BMC do wymiany obie linki maski. Znaczy mam do wymiany, no chcę je wymienić, żeby później nie było zdziwienia, że mi linka pękła od maski. Tam jeszcze jakieś duperelki na pewno płyn hamulcowy chciałem sobie wymienić, tam jakieś klocki z tyłu, coś się z nimi powoli dzieje, bo już widziałem błąd czujnika klocków się pokazywał. I tam jeszcze też mam fajny pomysł, żeby zrobić tylne lampy z kierunkiem pływającym. I tak samo brewki w tych przednich lampach, takie aktywne, żeby się włączały tak stopniowo. To Wam kiedyś też może pokażę, jak się z mojej roboty tutaj odkopię. No i tak ciągle coś, także filmiki pojawiają się raz takie troszkę innej tematyce, typu właśnie tam naprawa telewizora albo jakiś samochodziku, bo to mogę sobie zrobić w domu tak na szybko, na spokojnie. No a gdy mam więcej czasu, to robię właśnie to. Także to Wam za chwilę jeszcze może coś pokażę z tej lampy, jak coś ciekawego będzie. W ogóle ta lampa też jest w tragicznym stanie, bo tutaj uchwyt klejony, tutaj ten jest na śrubki. W sumie tam w tamtej lampie jest podobnie, bo już coś tutaj się z nią działo. Też lampa była klejona w połowie na silikon, w połowie na klej ten taki butylowy, więc coś tutaj się już działo dziwnego. Zobaczymy jeszcze, jaka jest wiązka od tutaj ringów. Wydaje się na razie cała, zobaczymy jak ją zdemontuję, czy mi nie popęka. Też trzeba będzie ją może przy okazji jakoś lekko zregenerować, żeby to światło dawało troszkę mocniej na te ringi. A i w sumie tyle, no zobaczymy, czy, bo tu jest jakaś obudowa chyba nieoryginalna. No, to jest zapewne jakiś zamiennik. Nie wiem, czy gdzieś tutaj będzie, może będzie napis jakiś hela czy coś. Chyba nie. Nie, hela to jest. Tylko to jest jakaś dziwna wersja, bo z 2001 roku? Nie wiem. Przecież E60 było od 2002 produkowane chyba. Chyba, że lampy robili już prędzej, no ale to nie wiem. Tutaj będę musiał ten otwór zaślepić, bo tutaj nie ma zaciewki skrętnej. Mam tam lutownicę do plastiku, więc to zakleimy. Trzeba będzie wtyczki poprzekładać wszystko. Wszystko z tamtej lampy do tej. Plus jest taki, że nie muszę tej lampy czyścić z tego starego kleju, no ale to i tak czasowo będzie podobnie, bo muszę tutaj wszystko przełożyć, więc wiele na tym nie zaoszczędzę, ale jednak chyba przyjemniejsza robota przełożyć to wszystko, niż ten klej tam skubać. No dobra, to za chwilę marzę Wam coś jeszcze zupdate'uję i zobaczymy, co jest dalej grane. I patrzcie na to, udało się całą lampę rozbebeszyć. Wiązkę wyjmujemy około, ja wiem, w sumie nawet całość wyjmujemy około pół godziny, to jest tak na pierwszy raz, za drugim razem pewnie to Wam zajmie z 15 minut. Tu mamy światłowód od ringu, lekko popękany był.
zwłaszcza przy takich mocowaniach, gdzie te blaszki to trzymają. Tutaj zaraz to lekko zregenerujemy, żeby to światło nam nie uciekało. Tu mamy założony też jakiś marker LED-owy. Nie wiem, jak to świeci. No w ogóle też tak jakoś krzywo tu jest włożony. Nie świeci bezpośrednio światło, tylko gdzieś w blaszkę, więc też go tam lekko poprawimy. I zaraz Wam pokażę jeszcze, jak zregenerować ten cały światłowód, żeby ta osłonka była cacy. Dobra, a więc potrzebujemy taką dużą, jak to się nazywa, termokurczkę. Nie wiem, jaki to jest rozmiar, czy jest coś napisane. No nie ma, ale jest duża w chuj. Taka duża musi być, żeby nam tutaj przez ten kołnierzyk przechodziła od światłowodu. To ja sobie naciągamy na całą tutaj długość i zgrzewamy i mamy eleganckie. Możemy tą osłonkę też wywalić całą, bo ona w sumie to już nie będzie potrzebna, tylko będzie nam się kruszyła niepotrzebnie. A możemy też dać na to termokurczkę, więc jak tam kto lubi. Ja daję na te plastiki, tam tylko wyrównuję, gdzie są takie jakieś zagięcia, typu tutaj zaraz to urwę. Tam, gdzie jest ładnie płasko, to tak to zostawiam i tak regeneruję światłowody. A oto zregenerowany światłowód. Zmierzyłem dla Was tutaj średnicę tego kołnierza. On ma tu 11 mm, także termokurczka też 11 minimum, albo najlepiej 12, żeby sobie to gładko wchodziło. Lepiej 12 mm średnicy. No i co, i opalamy i będzie to teraz ładnie i elastyczne i się już nie pokruszy na przyszłość. Wiadomo, że w lampie może być ciepło, a ciepło tylko będzie powodowało to, że ta termokurczka będzie się lekko tam jeszcze też okurczała, więc nic jest złego w wyższej temperaturze się nie powinno dziać. Także ja to teraz składam, no i patrzymy, no coś dalej ciekawego wyniknie. Jak tak, to Wam powiem. No i działamy. A tutaj taka mała jeszcze uwaga, jak mamy już całą lampę rozebraną, to sprawdźcie sobie te kabelki wszystkie, bo one lubią tak sobie tutaj pękać te osłonki, później może być jakieś zwarcie. O, zobaczcie, to akurat jest wiązka do brewki. Ja tutaj to klientowi też gdzieś tu utnę, gdzie jest jeszcze w dobrym stanie, i tą wiązkę mu wymienię, żeby za chwilę nie było, że brewka nie będzie działała. No zobacz, tutaj już się aż miedź utlenia, cały kabel jest do wywalenia. Tu już też coś było kiedyś robione, jakieś są fachowe zabezpieczenia taśmą izolacyjną. Także ja mu to polutuję na nowym kabelku i będzie troszkę to bezpieczniejsze i trwalsze na pewno. A resztę wiązki ma bardzo ładną, aż jestem w szoku, bo moja była też taka cała spękana. Także lampa nie jest jakoś mocno wygrzana pod tym względem. Jak zwykle wyszedł mały ząg, bo ta obudowa nowa jest troszkę inna od tej starej. W tej starej ona nie była skrętna i tutaj nie było tej dziurki. W tej nowej jest, ale to problemem jest tutaj mocowanie tego modułu zasilania, bo tu jest taki kołnierz, tutaj tego nie ma, on wchodzi tak jakby w głąb i tutaj to nie pasuje, a więc muszę dostać od klienta inną obudowę, bo ta nie pasuje, no ale to poczekam. Także jak już sobie dajemy inną obudowę, to musi być od takiego samego modelu lampy, żeby potem później nie było jakichś problemów. No a tam już sobie drugą lampę składam, się sklejam. Już sobie oczyściłem ze starego kleju. Teraz tylko ją troszkę tam jeszcze w środku wyczyszczę i zabieram się za sklejanie, tak żeby mieć już jedną lampkę gotową. No i troszkę się tutaj odkopię z tej roboty, bo mam tu wszystko rozgrzebane z dwóch lamp, także jedną sobie już złożę na gotowo i będzie troszkę tego mniej rozwalonego po całym garażu. Także ja działam i patrzymy, co jest dalej. I jeszcze Wam pokażę na koniec odbójnik, w jakim jest stanie. Jest to samo, co było u mnie. Ciężko to troszkę wykadrować. O, jest taki cały porowaty. Jest już wręcz matowy. Także tu by też się przydała regeneracja, no ale jest jak jest. Nic z tym nie zrobimy.
Tutaj nie będę ściągać tej chromowanej otoczki, bo one lubią pękać, a jak nie muszę, to no, także tak to wygląda. O, nie jest tutaj taka idealnie jak w tym miejscu, takie lustro, tylko jest taki matowy. A tu już też jest coś pomazane, widzę. Trzeba by to troszkę jakoś oczyścić. Jakimś pędzelkiem może. I tak, jedna lampa już się skleiła. No, sama się nie skleiła, już się tam teraz chłodzi. No i tyle w temacie, także dzięki za obejrzenie i mam nadzieję, że troszkę się tutaj z tą robotą odkopię i będą filmiki dalej kontynuowane tam jakoś częściej, a nie raz na miesiąc. Także dzięki za obejrzenie i do następnego, hej!